Jeszcze nie klaszcie, bo nie wiecie, jak będzie. Nie będzie to wykład, bo nikomu z nas to niepotrzebne. Chciałbym, skoro już tu jestem, to powiedzieć wam to, co dla mnie najważniejsze, co mieszka w moim sercu. I wierzę, że może dotknie to także coś z tego, co chcę powiedzieć, waszego serca. Pierwsze spotkanie będzie taką próbą, żeby was nauczyć, jak patrzeć na przekazy z nieba, żeby one miały dla was taką wartość, żeby wasze życie zmieniały, bo inaczej one nie mają sensu. I jako przykład objawienia, który będziemy tak rozkręcać na drobne kawałeczki, ale nie na wszystkie śrubki, bo nie mamy takiego czasu, to jest Fatima. Bo każdy z was ją zna, więc mamy się do czego odwołać. Zacznę od tego, że właściwie nie powinniśmy o tym objawieniu w ogóle rozmawiać, dlatego że to jest objawienie stare. Zauważcie logikę, że jeśli coś się na świecie dzieje i dzieje się aż tak źle i dla ludzkiego zbawienia zaczyna być niebezpiecznie, wtedy przychodzi Matka Najświętsza, żeby nas ostrzec, pokazać drogę, poradzić, pokazać. Stąd moim marzeniem jest dożyć takich czasów, kiedy Matka Boża przychodzić nie będzie, bo to znaczy, że my jako Kościół radzimy sobie doskonale sami. Nie potrzebujemy interwencji z nieba, popychania nas, zmieniania drogi, którą idziemy. I logicznie, jeśli objawienia były w 1917 roku, strasznie dawno temu, nikt nas nie żył w tamtych czasach, to jeśli coś się wydarza, dzieje następnego, to Matka Boża przychodzi po raz kolejny i kolejny i każde nowe objawienie wydaje się, że powinno być ważniejsze. I zrobię na początku taki test z wami, żeby się przekonać, czy rzeczywiście jest ważniejsze, czyli ja je lepiej znam. Ono do mnie bardziej przemawia. Odniosę się tylko do nie wszystkich objawień uznanych przez Kościół po roku 1917, żebyście się przekonali, czy coś wiecie na ten temat. Na przykład objawienie w Banę, Belgia, 1932 rok. Jak ktoś o nim słyszał, ja słyszałem, las rąk. Jedna osoba, to już i tak dwie. Objawienie Boren, ten sam rok, też w Belgii. Nie jest najlepiej. Pytanie kontrolne. Objawienia Fatimie, kto zna? O, widzicie, coś w tym jest. Objawienia w Amsterdamie, rok 1946. Powinniście coś słyszeć, tak kilka osób zna. No to takie trudne objawienie. Filipiny, 408 rok, lipa. Lipa. Nie znacie. Finka Betania, rok 78. Chociaż jeden, tak? Może zostawię listę. Widzicie? Objawienia dawniejsze, objawienie dawniejsze okazuje się dla nas bardziej ważne, aktualne. I moje pytanie logiczne jest dlaczego? I odpowiedź moja, pozwolę sobie posłużyć się takim obrazkiem, jest następująca. Historyjka, żebyście nie zasnęli. Wyobraźmy sobie dwie pobożne siostry zakonne, które prosiły przełożoną, żeby mogły pójść na miasto na spacer. Mają prawo. A siostra kręci nosem, przełożona i mówi nie bardzo, bo chyba z tego, co wiem, to ma dzisiaj padać. Nie chcę, żebyście zmokli. No to siostrzyczki mówią, nie, nie, proszę matki, niech się matka nie boi, wrócimy suche. Jak się domyślacie, wyszły sobie dość daleko w miasto i przyszła ulewa, zmokły od czubka welonu do czubka butów. Nie wiem, jak wygląda zmoczona wiadrem wody siostra zakonna, ale poza tym, że chyba nieciekawie, to jeszcze miała wrócić sucha. I nagle dostrzegają na rynku taką dziwną maszynę, wielką, na której jest napisane suszarka. Więc gdybym był taką siostrzyczką,
I trochę się bało, że matka powie, no a mówiłam, prawda, proszę siostrze, żeby tak było. Więc co robimy? Wchodzimy w suszarkę. Wejdę sobie w suszarkę, przejdę, wejdę mokry, przejdę i będę wychodził jaki? No to patrzymy. Dwie siostrzyczki wchodzą, tup, 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 przeszły. Przyglądamy się tym siostrzyczkom, są tak samo mokre. Suszarka nie działa. Pytanie, dlaczego? Zepsuta? Nikt nie podłączył do prądu. Kiedy wielokrotnie byłem w Fatimie na zjazdach Światowego Apostolatu Fatimskiego, było nas tam ze 180 najlepszych fatimskich majstrów na świecie. Jeden z nich był Polakiem, to byłem ja. I pewien teolog portugalski robił nam wykład. I mówi tak, do nas, takich mądrali, nikt z was nie zna Fatimy. No koleś, my pewnie lepiej od ciebie. On też nie znał. I mówi, nikt z was nie zna Fatimy. Jedynym, kto zna orędzie fatimskie, są Łucja, Franciszek i Jacynta. Więc słucham dalej, a on mówi tak, ponieważ tylko oni odebrali to orędzie w środowisku łaski. Mieli włączoną suszarkę. Jak przyjrzycie się życiu Łucji, Hiacynty i Franciszka przed objawieniami, to nie były wcale święte postacie. To dla mnie pocieszające. Stoję przed tą suszarką, tak jak oni, i niewiele się od nich różnię. Najwyżej trochę będzie mnie trzeba bardziej posuszyć, ale efekt może będzie taki sam, bo powinien być, bo taka jest funkcja orędzia. Łucja jest strasznie dumna, ma taki charakterek i uparta jak osioł. Nie jest święta. Hiacynta jest zapatrzona w siebie, jest egoistką, kocha tańczyć i mi grajcie tak jak chce. Do świętości jej co najmniej Ocean Atlantycki. Franciszek, którego najbardziej z tej grupki kocham, ale nie przed objawieniami, jest strasznie posłuszny, potulny, jeszcze bliżej. Proszę bardzo. Franciszek jest jeszcze w tamtym czasie wszystkim posłuszny. Jeśli powie pani Franciszkowi, przesuń się 2 metry w lewo, on to zrobi. Nie ma własnej woli. Co to z niego za święty? I oto wystarczy kilka miesięcy objawień i wychodzą z tej fatimskiej suszarki ludzie święci, bez grzechu. Więc pytam razem z tym teologiem z Portugalii, co takiego się stało i czym się różnię ja od nich? Bo pomyślałem sobie wtedy w Fatimie, Matko Najświętsza, 20-30 lat zajmuję się Fatimą i przelazłem przez tą suszarkę tyle razy, jestem cały czas mokry. Nie włączyłem do prądu. To znaczy, najkrócej mówiąc, to orędzie nie było skierowane, było, ale ja nie przyjąłem jego, do mego serca, tylko tu. A głowa życia nie zmienia, najwyżej robisz się bardziej zrozumiałym. Nie przyjąłem do serca i nie wprowadziłem tego, co przyjąłem w życie. I chciałbym wam pokazać, jak to wygląda w schemacie Fatimy, bo się zaraz okaże, że każdy z nas jest, co jest oczywiste, jest zaproszony, żeby te orędzie przyjął w środowisku łaski i żebyście je poznawszy stali się świętymi. Ono po to jest. Dla każdego z nas w orędziu fatimskim jest miejsce. Mnie zawsze denerwuje, wiecie, jak ludzie pytają, co Matka Boża powiedziała Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji? Bo oni usłyszeli i mają coś zrobić, tak? A ja tylko jestem widzem. Powinienem pytać, i to jest początek naszej drogi.
co Matka Boża powiedziała dobrze do nich i do mnie. Bo w schemacie Fatimy jest miejsce dla czwartego wizjonera, mamy trzech. A tak naprawdę w schemacie jest czwórka. Zobaczcie, jak to wygląda. Może znacie. Siostra, jeszcze nie siostra, Lucja dos Santos jest wizjonerką, która ma trzy cechy. Widzi Matkę Bożą, słyszy jej głos i z nią rozmawia. Hyacynta Marto, jej kuzynka, najmłodsza, lat 7, widzi Matkę Bożą i słyszy jej głos. Nie mówi ani słowa. Franciszek Marto ma już tylko jedną cechę. Widzi Matkę Bożą i nie słyszy, co Matka Boża mówi. Lucja ma trzy cechy. Hyacynta ma dwie. Franciszek ma jedną, a ja mam zero. Jestem czwarty w kolejce. Ja, Wincenty Łaszewski, nie widzę Matki Bożej, nie słyszę jej głosu i z nią nie prowadzę dialogu, bo jak? Ale jest tam także dla mnie miejsce jako czwartego wizjonera i to orędzie jest do mnie. Problem jeszcze polega na tym, że na samym początku objawień fatimskich Pan Bóg zrobił nam test. To znaczy pytanie, czy nadaje się na wizjonera. Nie wiem, czy wiecie, że w 1915 roku, czyli dwa lata przed objawieniami, miały miejsce pierwsze, jeśli pamiętam, trzy objawienia anioła, niewyraźne, których uczestnikiem była siostra Lucja i pięć innych dziewczynek. Jak chcecie, mogę wymienić nazwiska, o których nikt z was nie słyszał, a miały w planie Bożym przejść do historii. Teresa Matijasz. Kto to taki, prawda? Manuela do Justino Pereira. I tak dalej. Jedną z nich powinienem znać, bo jest babcią mojego przyjaciela z Fatimy, z którym rozmawiałem, dlaczego Pan Bóg zmienił listę wizjonerów. Bo się okazało, że kiedy anioł ukazywał się nad drzewami w lesie niedaleko Fatimy i te dzieci tam razem były wypasując owce, to wszystkie z wyjątkiem jednej dziewczynki, zaraz powiem której, natychmiast pobiegły do swojej wioski, wiosek, bo były z różnej, z Azusztrelka, Zawela, pobiegły mówiąc: widzieliśmy anioła! Mało tego, ja widziałam anioła! A ty nie. Jestem lepsza, ważniejsza. A tak wyglądał i nikt ich nie prosił. W objawieniu nie było. Idź i powiedz. A one, nim się zaczęło, pobiegły do swoich domów, do swoich środowisk, żeby, przepraszam, paplać i pokazywać, jaka ja jestem ważna. Pytam mojego przyjaciela Nuno z Fatimy, czy dobrze myślę, że Pan Bóg nie lubi gadu i plotkarzy? A on mówi: wiesz co, moja babcia jest na tej liście i ona była straszną gadułą. I jak coś usłyszała, to plotkowała do wieczora. Pierwsza cecha, której potrzebuje Matka Boża z Fatimy, by do naszego serca przekazać orędzie, jest to, co mi się bardzo podoba w pierwszej księdze Samuela, o Samuelu. Czytamy w piśmie: i Bóg nie pozwolił, aby ani jedno jego słowo upadło na ziemię. W przypadku tych pięciu dziewczynek marne byłyby ich wizjonerki, zarozumiałe i zbyt gadatliwe. W wielu objawieniach mamy taki problem, że rozgadane wizjonerki lub wizjonerzy do tego, co mówi Matka Boża, dodają swoje. Nawet w październiku siostra Lucja dodała niestety jedno zdanie do tego, co mówiła Matka Boża. Nawet ona nie wytrzymała. I stąd czasami w objawieniach, które słyszymy, które są dla nas ważne, nagle pojawia się jakiś zgrzyt, że to chyba nie jest od Matki Najświętszej.
Naprawdę może nie być. Mija rok. A, nie powiedziałem, która to dziewczynka, ta szósta, nie powiedziała nikomu ani słowa. To była Lucia dos Santos, czyli późniejsza wizjonerka fatimska. Ona jedna na tej liście została odhaczona, że zdała egzamin. Więc rzecz pierwsza, Panie Boże, odhacz mnie, że ja też zdałem tu egzamin i przechodzimy do kolejnych objawień. Znowu nie Matki Bożej, ale anioła, co znaczy, że te objawienia muszą być bardzo ważne, skoro przez cały rok, a właściwie dwa, anioł przygotowuje dzieci, ich serca do przyjęcia tego orędzia. I zobaczcie, jak to wszystko zaczyna dziwnie wyglądać. Mamy pierwsze objawienie. Dzieci nie są wcale święte. Otóż, ponieważ mama kazała im odmawiać różaniec. Gdzie ja będę odmawiał różaniec? Jest tyle fajnych zabaw, które możemy robić pasąc owce. Bawiły się w kamyki. Więc Lucja wymyśliła różaniec na skróty. Odmawiamy tylko zdrowaś Maryjo, 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 zdrowaś Maryjo. Dziesiątek różańca minął. Więc nie minęło 5 minut, różaniec jest odprawiony. Jak mama zapyta, był? Był. I podczas takiego, byle jakiego różańca, to bardzo bym chciał podkreślić, podczas takiego, byle jakiego różańca na skróty, jakby on też wystarczył, w życie tych dzieci wkracza nadprzyrodzoność. Anioł, który poprzednio pokazywał się tylko nad drzewami, trochę w postaci obłoku, tym razem schodzi, staje tuż przy dzieciach i zaczyna od tego, co chyba w niebie, ale pewnie też na ziemi, jest najważniejsze, czyli od modlitwy. Uczy dzieci modlitwy, ale pokazuje od razu, że człowiek to jest jedno, duch i ciało, i robi gest, którego nie praktykujemy w kościele, mimo może minęło 100 lat, klęka i pada twarzą w proch. I dopiero wtedy rozpoczyna swoją modlitwę. Sprawdzałem, jest to bardzo stara, chyba jeszcze z II wieku, tradycja modlitwy chrześcijańskiej z kościoła koptyjskiego, czyli z ochrzczonego Egiptu. Więc nikt nam nie mówi, że to są nasze praktyki muzułmańskie. To oni od nas przejęli. Anioł pada twarzą do ziemi i zaczyna się modlić. Pomyślałem sobie, sprawdzę. Nikt mnie takiej modlitwy nie uczył, ani mój ksiądz proboszcz, ani rodzice. I zacząłem w ten sposób się modlić. Polecam wam to sprawdzić, jak inaczej wygląda wasza modlitwa, relacja do Boga. Bo nagle, ponieważ ciało jest częścią mnie i ja padam na kolana twarzą w piach, to wewnętrznie wiem, że jestem nikim. A to jest początek prawdziwej modlitwy. I że ten, przed którym klęczę, jest Bogiem nieskończonym, największym. A ja jestem nikt. I w tej relacji zaczyna się prawdziwe spotkanie moje z Panem Bogiem. Jeśli siedzę w kościele i mam nogę na nogę założoną, spotkania żadnego nie będzie. Co jest dalej? Anioł uczy dzieci zupełnie nowej modlitwy, którą znacie, więc nie będę jej cytował. Jest w niej pewien dodatek, który w pierwszym momencie dziwi. I dziwi on niektórych teologów. Wyznajemy w tej modlitwie, że wierzę, że ufam i kocham. Czyli nasz akt wiary, nadziei i miłości. Ale anioł na drugim miejscu jeszcze mówi, Boże mój, wielbię Ciebie. I wtedy przypomniało mi się, że jak jeszcze chodziłem, przygotowując się do Komunii Świętej, byłem małym chłopcem, to uczyliśmy się katechizmu. I jedno z pytań brzmiało, po co Pan Bóg stworzył człowieka? Odpowiedź katechizmowa, której nie rozumiałem przez dziesiątki lat, brzmi, Pan Bóg stworzył człowieka dla swojej chwały. To znaczy, moje życie ma być takie,
żeby go chwaliło. To znaczy, że anioł przypomina mi w Fatimie, mówiąc: o mój Boże, wierzę w Ciebie, wielbię Ciebie, że moje całe życie ma być nie tylko wyznaniem wiary, ale wielbieniem Boga. Mam żyć dla Bożej chwały. Bardzo to piękne. Jednocześnie anioł w drugiej części tej samej krótkiej modlitwy mówi tak: chrześcijanie to nie egoiści. Nie troszczysz się tylko o własne zbawienie, nie modlisz się tylko za siebie, ale masz obowiązek jako członek Kościoła, ludzkiej wspólnoty, bo wszystkich nas Bóg stworzył, masz się także modlić za tych, którzy nie wierzą, nie wielbią, nie ufają, nie miłują. Czyli mam robić to także za nich, a więc jeszcze bardziej, niż gdybym to robił sam za siebie. Tak ma wyglądać nasza modlitwa, tak ma wyglądać nasze życie. Zaraz zobaczycie, że anioł na początku uczy krótkiej modlitwy, bo to jest długa szkoła. Kiedy będzie uczył drugiej, już będzie dłuższa. Następnie mamy drugie objawienie tego samego roku w lato. Dzieci zaganiają owce do zagrody, chowają się przed słońcem. W ogrodzie Łucji, przy studni, tam jest najchłodniej. Znowu się bawią, znowu przychodzi anioł i mówi: co robicie? Jest tyle ważnych spraw na świecie. Powinniście ofiarować swoje życie, swoje trudy, swoje cierpienie za zbawienie dusz. To jest taki wątek, który często wraca w objawieniach fatimskich, więc na razie go zostawmy. Wątek przejmowania cierpienia i ofiarowania go Bogu, bo on się powtarza także w spotkaniach dzieci z Matką Najświętszą. Najciekawsze jest, wiecie, dla mnie objawienie trzecie anioła. Będę starał się mówić krótko, więc kończymy spotkania anielskie, kiedy znowu na tym samym miejscu, Loca de Cabezo, przychodzi anioł i tym razem trzyma w ręku kielich, nad nim jest zawieszona hostia. I wiecie, anioł, podobnie jak Matka Boża, zawsze przychodził ze wschodu. Powiedzmy, że tu jest wschód. Zawsze przychodził, i Matka Najświętsza też, od strony wschodniej. Wyjątkiem są objawienia, te drugie, w Loca de Cabezo, z Eucharystią. Bo jak jako dociekliwy człowiek zacząłem sprawdzać, to się okazuje, że scena udzielania Komunii Świętej przez anioła dzieciom jest taka, że anioł przyszedł nie ze wschodu, tylko stamtąd. Pytam w Fatimie znowu mojego Nuna Prażeresza, czy ja dobrze widzę, może ten ktoś, kto ustawiał figury, się lekko pomylił, bo przecież ona powinna przyjść ze wschodu, bo zawsze przychodzi ze wschodu. A on wtedy się uśmiecha, kręci głową. Mówię: gdybyś ściął te drzewa, to byś zobaczył, że tam jest parafialny kościół. I żebyś nie myślał, że anioł przyniósł Eucharystię z nieba. On przyniósł z tego kościoła. Prawda? Czyli nie musimy szukać nie wiadomo jakich cudowności, nie wiadomo gdzie. Tu jest prawdziwa, najświętsza Eucharystia. Tu jest Jezus w postaci Komunii Świętej. Dla mnie to bardzo ważne przesłanie, bo nie muszę nigdzie biegać, jeździć, żeby się z prawdziwym Jezusem spotkać. Po raz pierwszy wtedy pada słowo wynagrodzenie. I może od razu je sobie wyjaśnijmy. My używamy tego słowa po polsku dwojako. Mówimy zadośćuczynienie albo wynagradzanie. Sprawdziłem, jak to jest w języku portugalskim, w którym Matka Boża rozmawiała z dziećmi, po czym popytałem w Fatimie Portugalczyków, czy mój instynkt jest słuszny. Otóż słowo po portugalsku to jest reparação. Możemy przetłumaczyć na nasz stary polski język: reparacja. Ja jestem już dość stary facet, urodziłem się w 56 roku poprzedniego wieku i jak byłem małym chłopcem, mój tatuś miał syrenkę, która tyle jeździła, co była naprawiana.
I bardzo często bywała, że tata potrzebował pomocnika i wołał: Wicek, weź się do roboty, musimy naprawić syrenkę. Leżał pod samochodem i mówił: ósemka, dziesiątka, dwunastka, a ja mu podawałem klucze albo śrubokręty i żeśmy naprawiali. Reperowali. I kiedy wracałem do domu, dumny jak paw, czterolatek, mówiłem: mamo, tata i ja razem naprawiliśmy syrenkę. To była reperacja zepsutego samochodu. Kiedy Bóg zaprasza nas do wynagrodzenia, właśnie mówi o takich czterech punktach. Po pierwsze, kiedy ja stwarzałem świat, ten świat nie był zepsuty. Cała ta Boża maszyneria działała bez zarzutu. Nie potrzeba było nikogo do reparacji. To jest raz. Ten świat jest dobry, jest piękny. Tylko dwa, został zepsuty przez grzech. Nasz ludzki grzech. I poniekąd 2,1. Nie łudźcie się, nie znamy mechanizmu tego świata. Nie bierzcie się za śrubokręty i klucze, nie naprawicie. Punkt trzeci. Jedynym, który potrafi naprawić nasz zepsuty świat, jest jedyny, kto zna ten mechanizm. To jest Bóg. Ten świat jest zepsuty. Trzeba go zreperować. I po czwarte, Bóg sam tego nie naprawi. Potrzebuje do pomocy takiego Wicka, tak, który będzie mu pomagał. Dawał klucze, śrubokręty. Zaproszenie do najważniejszej pracy na świecie z Panem Bogiem mamy razem z Nim naprawić zepsuty świat. I Fatima mówi: to jest możliwe. I na tym polega rola wynagradzania, którą Matka Boża w Fatimie tak podkreśla. Dobrze. Przechodzimy do objawień Matki Bożej. Minęła jesień, zima portugalska, jest początek wiosny, zaczyna się maj, dzieci znowu pasą owce. Praktycznie zapomniały o tamtych objawieniach, uznały, że one są zamknięte. Nauczyły się modlitwy anioła, modlą się twarzą do ziemi. Właściwie to jest wszystko. I nagle, dosłownie jak grom z jasnego nieba, bo tak zaczynają się objawienia 13 maja, przychodzi do nich nieoczekiwana zupełnie, niezapowiedziana Matka Najświętsza. Dodam rzecz, której chyba na świecie o niej słyszało kilkadziesiąt osób. Teraz będzie dwa razy więcej. Jest tylko jeden dokument, jedno świadectwo z Fatimy, matki Franciszka i Hiacynty, Marto, która zeznając pod przysięgą przy księdzu proboszczu opowiadała, jak wyglądało to pierwsze objawienie. Jak wiecie, na niebie pojawiła się jakaś błyskawica, coś błysnęło, Łucja czujna uznała, że zbliża się burza. Trzeba natychmiast zapędzić owce w gromadkę i zagnać je z powrotem do domu. Z Kowada Iria, gdzie są te objawienia, do Ażusztel, jak się idzie spokojnie na piechotę, to jest 20 minut dla nas. Jeszcze musimy pędzić owce, to oznacza, naprawdę trzeba się spieszyć. Najlepiej to rozumiał Franciszek, który wyprzedził wszystkich i zaczął biec, poganiając dziewczynki, że przecież musimy zdążyć. Ogląda się w pewnym momencie za siebie i widzi, że dziewczynki zostały. Stoją przy małym drzewie skalnym, dębie skalnym. Mimo tego, że on ich woła, to one się nie ruszają. Więc wraca i widzi, że dzieci są wpatrzone w jakąś postać. On nie widzi Matki Bożej. I Łucja z nią rozmawia. Więc się pyta, co tu się dzieje? Ja nic nie widzę. Świadectwo Matki Franciszka. I wtedy Matka Boża mówi do Łucji: powiedz Franciszkowi, żeby zaczął
odmawiać różaniec. To mnie zobaczy. Franciszek zaczął odmawiać różaniec i nim minęła pierwsza dziesiątka, ujrzał, tak jak pozostałe dzieci, Matkę Najświętszą. To jest super. Wszystkie objawienia, nie tylko zresztą w Fatimie, zaczynają się od różańca. Zauważcie, nawet ten kiepski różaniec dzieci dwa lata wcześniej też sprawił, że to koło zamachowe nadprzyrodzoności, którym jest różaniec, nawet taki marny, nieuważny, sprawia, że staje przede mną nadprzyrodzoność. Różaniec ma taką cechę. Jest piękna rozmowa Łucji z Matką Bożą. Ona widzi, że przed nią stoi ktoś absolutnie najpiękniejszy, ale nie chodzi o urodę kobiety. Absolutnie najpiękniejszy, najszczęśliwszy, promieniujący szczęściem, niewypowiedziany. Więc pyta, skąd pani jest, że pani jest taka szczęśliwa, taka piękna duchowo. I Matka Boża odpowiada, jestem z nieba. I natychmiast Łucja pyta, bo ja też chcę tam taka być. To nasze wewnętrzne pragnienie każdego z nas, żyć pełnią życia, być świętym, pyta, czy ja też będę w niebie? Matka Boża mówi, tak. Powiem wam, że ilekroć to czytam, to zazdroszczę. Chciałbym to usłyszeć. Być może w tej litanii się mieszczę, bo za chwilę znowu Łucja nie jest egoistką. Mogłaby powiedzieć, super. A ona pyta, a tych, których kocham, a Hiacynta też. A Franciszek też. Tylko, mówi Matka Boża, mało to logiczne, bo zwykle to kobiety odmawiają różaniec. Mówi, też. Tylko musi odmówić wiele różańców, panowie. Zdawałoby się, moi drodzy, że mamy taką otwartą litanię. Niektórzy, którzy są zwolennikami fałszywego Bożego miłosierdzia, to bardzo to lubią. Na pytanie on, ona, tamten, owamten, Matka Boża na każde z pytań powie tak, tak, będzie w niebie. Ale nagle za chwilę się to zmieni, bo jeszcze pyta o Maria Dasznewesz, która miała 16 lat i zmarła kilka miesięcy temu, a pracowała, uczyła się krawiectwa w domu Łucji z najstarszą siostrą, więc dobrze znała i też z serca pyta, a ta Maria Dasznewesz, czy jest w niebie? Tak. No to mógłbym zapytać, Łucjo, a Wincenty Łaszewski? Cisza. Łucja pyta dalej. Druga dziewczyna, 18-20 lat, która też się uczyła krawiectwa, miała na imię Amelia. A Amelia? I teraz wszystko się wali. Bo Matka Boża mówi, nie jest w niebie. Zostanie w czyśćcu aż do końca świata. Od razu pytam, co ona takiego zrobiła, że będzie w czyśćcu aż do końca świata. Pytam mieszkańców Fatimy, bo w takich małych wioskach wszyscy się znają i pamiętają. Tak, moi rodzice pamiętają jeszcze różne historie i wiedzą co nieco o Amelii. To była zwyczajna dziewczyna, taka jak my wszyscy. To oznacza, że ja też do końca świata w czyśćcu? Pytam naszego prezydenta Międzynarodowego Światowego Apostolatu Fatimskiego, który o Fatimie wie wszystko. Mówię, może pan profesor wie, co ona takiego zrobiła, żebym ja tego nie zrobił, że ona jest w czyśćcu do końca świata. A on mówi, nie wiemy dokładnie, bo to są delikatne sprawy, ale mogę ci powiedzieć tylko tyle, że ona popełniła jakiś grzech przeciwko czystości. Pomyślałem sobie,
Matko Najświętsza, chyba cały świat dzisiaj idzie do czyśćca, jak nie do piekła. Ale mówi, ale nie martw się, Wincenty. Ona już jest w niebie. Zaraz. Przecież Matka Boża powiedziała, że będzie w czyśćcu aż do końca świata. Więc są dwie możliwości. Kłamie, ale na pewno nie kłamie. Albo już jesteśmy po końcu świata, a na pewno nie jesteśmy. Profesor Americo Lopez Ortiz się śmieje i mówi, nie, odpowiedź jest inna. Dla nas bardzo ważna. Kiedy w 1973 roku, czyli o ile czasu od objawień, po raz pierwszy ukazały się opublikowane wspomnienia siostry Łucji, ta książka, którą możemy sobie tu i tam nabyć. Siostra Łucja mówi o Fatimie wbrew woli siostry Łucji. Ona była z tego powodu bardzo wściekła. Wtedy ludzie dowiedzieli się o tej historii, którą wam opowiadam, mówi Americo Lopez Ortiz. I natychmiast do Fatimy zaczęły przychodzić listy. Mówi, dziesiątki tysięcy listów, w których była ofiara i prośba o odprawienie mszy świętej w intencji Amelii. Mało tego, mówi Lopez Ortiz, w tysiącach miejsc na świecie ludzie zamawiali u swojego proboszcza prześwięte w intencji tej jednej duszy czyśćcowej, o której była mowa w Fatimie. I profesor mówi, możesz być pewien, że ona po odprawieniu tych przeświętych z pewnością jest już w niebie. Pomyślałem sobie, wiecie, to jest taki klucz z Fatimy w nasze życie. Ile ja zamówiłem przeświętych za moich najbliższych, którzy może są w czyśćcu, prawda? A mam ich całą kopę. Mój wujek, który tutaj mieszkał w Leeds, w Anglii, moja mama, mój tata, moja babcia, mój dziadek i z drugiej strony mój dziadek, który zginął w Katyniu, moja babcia, która została sama podczas wojny. Ile razy zamówiłem za nich przeświętą? Kiedy podczas jednych z takich niby rekolekcji, które prowadziłem, a ksiądz proboszcz spowiadał i nie słyszał, przyszedł do mnie po mszy świętej wieczorem, mówi, słuchaj, o czym ty mówiłeś? Bo jak wróciłem do zakrystii, to była taka kolejka ze 30 osób, które zamawiałem mszę świętą ze swoich zmarłych. Zadziałało. Zamówili, prawda? Moc Eucharystii, potęga mszy świętej, która łamie pewnie zasady, reguły Pana Boga. To jest potęga Kościoła. Bardzo piękne. Teraz przechodzimy do czerwca. Tam siostra Łucja prosi Matkę Bożą, zabierz mnie do nieba. Ona wciąż tęskni. Ten, kto doświadczy, czym jest niebo, a ona doświadczyła to w maju, nie chce tu już żyć. I ona mówi, chciałabym, żebyś mnie Matko Boża zabrała do nieba. A Matka Boża mówi, nie. Masz misję do spełnienia. Jezus chce posłużyć się Tobą, abyś była lepiej znana i kochana. To jest dla nas Polaków może szczególnie takie ważne. Mamy, moi drodzy, nie tylko kochać Matkę Najświętszą całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, całą swoją wolą, ale także ją znać. Kiedyś była taka w Kościele i oby wróciła praktyka narzeczeństwa, długiego narzeczeństwa. Kiedy człowiek, mężczyzna chciał pobrać dziewczynę za żonę, to Kościół chciał, aby on ją i nawzajem poznał. Bo kiedy narzeczeństwa nie ma albo jest bardzo krótkie, to ja mając na nosie różowe okulary, okaże się kilka miesięcy po ślubie, że ożeniłem się z kimś obcym. Nie z tobą się żeniłem. I to jest katastrofa. Prawie można pytać, czy
sakrament małżeństwa był ważny, bo ten ktoś był inny, ja nie z nim brałem ślub. Więc ten okres narzeczeństwa oznacza, że muszę poznać tę osobę, którą naprawdę chcę kochać. Jeśli chcę Matkę Bożą kochać naprawdę, to muszę ją poznać. Poznać do końca. Jezus chce. Tylko dwa razy Matka Boża nie mówi, że ja chcę w Fatimie, tylko że Jezus, jakby ważniejsze, chce, żebym była bardziej znana i miłowana. Więc poznawajcie tajemnicę Matki Bożej. Najważniejsze dla niektórych objawienie to jest lipiec, w którym jest tajemnica fatimska. Ale na niej się nie skupię. Powiem po pierwsze, ktoś mówi, jakim prawem Pan Bóg pokazał takim małym dzieciom takie straszliwe piekło? A odpowiedź brzmi, dzieci podczas objawień znajdowały się od Matki Bożej w odległości 1,5 metra. Mogły, wyciągając rękę, dotknąć Matki Bożej. A Matkę Bożą otaczała taka łuna światła na promień 1,5 metra. Dzieci były całe zanurzone w świetle. To, o czym mówił ów teolog portugalski. Dlatego to orędzie przemawiało do ich serc. I miały moc to orędzie przyjąć. I one były w tym kręgu Bożej łaski, Bożego pokoju, pewności nieba. I tam, gdzie się kończyło to światło, Maryja otworzyła przed dziećmi piekło. W miejscu, gdzie kończy się światło łaski Matki Bożej, zaczyna się panowanie zła. Dzieci się czuły bezpieczne. I to piekło, inaczej niż ludzie dzisiaj uważają, po pierwsze jest, a po drugie wcale nie jest puste. To jest pierwsza część tajemnicy. Druga, najważniejsza, Matka Boża mówi, widzieliście piekło, trzeba tych ludzi od piekła ratować i mówi, na czym to ratowanie polega. I znowu wtedy pomyślałem sobie, dzielę się z wami takim moim fatimskim doświadczeniem, kiedy próbowałem stać się 4. wizjonerem. Pomyślałem sobie, w teologii uczyli mnie, że istnieją pewne kręgi miłości, w której jestem odpowiedzialny za drugiego człowieka. Jeśli przychodziła także do Polski wielka fala imigrantów z Afryki, bardziej imigrantów niż uchodźców, czy z Bliskiego Wschodu, to mam sobie postawić pytanie, czy w imię przykazania miłości mam ich przyjąć, czy nie, stawiając najpierw zupełnie inne pytania. Czy jest jeszcze w moim sercu, w moim życiu, w moim czasie, w moim portfelu dla nich miejsce? Bo pierwszą osobą, za którą jestem odpowiedzialny przed Bogiem i za Jego zbawienie, żeby nie poszło do piekła, jest osoba, z którą związał mnie Bóg sakramentem małżeństwa, czyli moja żona albo mój mąż. I moim obowiązkiem jest nie tylko o nią dbać, kochać, zabiegać, żeby była szczęśliwa, ale przede wszystkim ja mam jej pomóc się zbawić. Pomóc się zbawić. I po to jestem jej mężem czy żoną. Mam obowiązek codziennie o tym pamiętać i prosić Pana Boga rano czy wieczorem. Boże, dałeś mi żonę po to, żebym pomógł jej się zbawić. Spraw, żeby moja obecność przy niej temu służyła i moja modlitwa. Drugim kręgiem, gdzie mam obowiązek największej miłości oddawania swego życia za drugiego człowieka, nie jest imigrant z Etiopii, tylko moje własne dzieci. Urodziły się ze mnie dla nieba i moim obowiązkiem jest tam ich wprowadzić. Nie tylko dać im chleb, wykształcenie, start życiowy, nie wiem co jeszcze, najważniejsze. Czy ty jako ojciec czy matka zabiegasz o jego wieczność, żeby, jak w sekrecie fatymskim, nie poszły do piekła? Przejdziemy już do sierpnia. Bardzo dziwne objawienie, bo go nie było.
było dopiero 19 sierpnia, 13 mason, pający władzę w Portugalii. Portugalia była wtedy krajem masońskim. Masoni sprawowali władzę od samej góry po bycie sołtysem we wiosce. Był taki Oliveira dos Santos, który miał zresztą 6 dzieci, na zdjęciach wygląda na normalnego człowieka. Porwał te dzieci, żeby schlebiać swoim pracodawcom wyżej w Lizbonie. I przychodzi Matka Boża, świadkowie mówią, że pojawiło się światło, błyskawica, gałęzie skalnego dębu lekko się ugięły, jakby Matka Boża na nich stanęła, po czym wszystko zniknęło. Ktoś nie dopuścił do objawienia, które chciał Bóg. I Matka Boża powiedziała to tylko do Hiacynty. Powiedziała tak. Objawienie w październiku, które miało nawrócić cały świat, będzie mniejsze. I opowiada, czego nie będzie. Że miała przyjść Matka Boża z koroną z kwiatów we włosach, z towarzyszeniem mnóstwa aniołów, w chwale, radosna, a tego w październiku nie mamy, bo, zauważcie logikę, Matka Boża mówi, bo jeden człowiek, tylko jeden, popełnił jeden grzech, tak? To oznacza, że przez to, że ja, jeden człowiek, popełniam jakimkolwiek jeden grzech, to, co chciał Bóg dawać światu, zostaje zawsze pomniejszone. Możemy powiedzieć, że dzisiaj tak trudno się Panu Bogu przebić do świata i dlatego ten świat jest tak pozbawiony łaski, bo ludzie robią wszystko swoimi grzechami, żeby z nieba na świat nie mogły spływać obfitości łaski. Można powiedzieć też odwrotnie, że każde nawrócenie, każdy dobry czyn, każda dobra intencja pomnaża to, co Bóg chciał nam dać. Dla mnie najtrudniejsze objawienie to jest wrzesień. Pod koniec sierpnia Łucja znajduje, wypasając owce na drodze, sznur. Sznur, którym jak owinęła sobie rękę, zobaczyła, że straszliwie boli. I powiedziała, słuchajcie, może to jest świetna okazja, żeby coś wyrywać Panu Bogu za grzeszników. Przewiążmy się tym sznurem w pasie. Hiacynta, gdy się przewiązała, płakała z bólu. I Łucja mówi, może ty, taka mała, to zdejmij. Nie chcę cierpieć, żeby ratować grzeszników. Tylko one zrobiły coś, czego im nie wolno było. Dlatego, że Matka Boża w czerwcu powiedziała tak. Czy chcecie przyjąć cierpienia, które Bóg wam ześle, a nie które sobie sami wymyślicie. Więc czytając po raz pierwszy objawienia fatimskie, spodziewałem się, że Matka Boża mówi, poczekajcie dzieciaki do września, Matka Boża wam pokaże. Nie posłuchaliście. Czytam objawienia wrześniowe, a Matka Boża mówi tak. Możecie nosić te sznury, tylko zdejmujcie na noc, żebyście chociaż mogły spać. Łucja takie sznury nosiła do końca życia. Bóg potrzebuje cierpienia, nie tylko tego, który nam daje. Boli mnie ząb, tak? Mam jakieś kłopoty w rodzinie. Każde życie ludzkie jest pełne cierpienia i ja mam je ofiarować Bogu. To jest droga fatimska. Ale Bóg też chce, żebym ja przyjął dodatkowe cierpienie. Trochę mi to nie pasuje. A Fatima mówi, nadeszły takie czasy, kiedy świat jest tak zanurzony w grzechu, że aż to jest potrzebne. Można kręcić głową. I mamy październik. Przedostatnie objawienie. Matka Boża w maju powiedziała, w październiku powiem, kim jestem i czego chcę. Jakby jakiś uczeń miał się uczyć całej lekcji Fatimy i to usłyszał, to by sobie tylko przeczytał objawienia październikowe. Bo ona tam mówi, czego chce i kim jest. I Matka Boża mówi, nie, jestem Matką Bożą fatimską, tylko powiada, jestem Matką Bożą różańcową.
bardzo ważny wątek. Nie będę go... świetnie. Dziękuję. Mogę zapłać. Bardzo ważny wątek, nie będę go tu rozwijał. Powiem tylko, że już w średniowieczu były dwie drogi świętości. Można to znaleźć w ilustrowanych ewangeliarzach. Pierwsza droga świętości to jest, jaka trudna, to jest praktykowanie cnót w stopniu heroicznym. Ciężka sprawa. I oni mają, ci święci, mają nad głową albo nimbus, albo aureole. Tak? Zwykle nimbus, wtedy jeszcze malowano nimbusy. Światło Boże, złoto, które otacza człowieka. Drugi rodzaj świętych to są święci, którzy na głowie w tych ilustracjach mają różane wieńce. To są ludzie, którzy odmawiają różaniec. To jest strasznie ciekawe. Tego wątku nie będę wam rozwijał. Powiem tylko, że Matka Boża, przedstawiając się w Fatimie, użyła słowa rosario, a nie oterso. Oterso jest różaniec, który odmawiam. A rosario to jest medytacja, zanurzenie się w tajemnicę Jezusa, Jego życia i trwanie w tym Bożym świecie. I kiedy mówi, że jest Matką Bożą różańcową, to znaczy jej tożsamość jest właśnie związana z zanurzeniem, w trwaniem obecności Bożej. Zostawmy ten wątek, bo rozgadam się, a nie chcę. Kiedy spodziewam się odpowiedzi na drugie pytanie, czyli czego chcę, no to logicznie jestem Matką Bożą różańcową, chcę, byście odmawiali różaniec. A wcale tak nie jest. Matka Boża mówi, jestem Matką Bożą różańcową i chcę, żebyście przestali grzeszyć. Bóg jest już dość obrażony, przestańcie od teraz w jakikolwiek sposób obrażać Boga. Ten wątek jeszcze będę podejmował, nie wiem, czy z wami, czy samymi wojownikami, ale prawdziwie odmawiany różaniec skutkuje tym, że tak jak Matka Najświętsza, zaczyna być mi obcy grzech. I wtedy rzeczywiście to stop grzechowy jest wytłumaczone. Objawienie ostatnie, siódme. Pomijam mnóstwo wątków, ale chcę wam pokazać metodę czytania objawienia. Jest rok 1921. W maju 17 roku Matka Boża powiedziała, że przyjdzie do dzieci 7 razy. Chcę, żebyście nauczyły się czytać, potem przyjdę do was 7 raz. Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, 6. Gdzie jest 7? Mało tego, miało być to wtedy, kiedy dzieci nauczą się czytać, cała trójka, ale rok po objawieniach i w następnym roku po objawieniach drugie, dziecko z rodziny Marto umiera. Zauważcie, według tego, co mówi moja Matka Boża, dzieci miały żyć. I ja wam teraz powiem, dlaczego zmarły. A Pan Bóg tego nie chciał. I to też jest część bardzo ważna przesłania z Fatimy. Wiecie, co to jest Hiszpanka, która po I wojnie światowej przyniosła jeszcze więcej ofiar niż sama wojna. Grypa, tak jak teraz mieliśmy COVID, wtedy była pandemia w postaci Hiszpanki, bo na tą chorobę zmarł też król Hiszpanii, stąd Hiszpanka. Chorowali w Europie wszyscy. Rok po objawieniach Hiszpanka dotarła do Ajustrel, czyli tej wioski w parafii fatimskiej, gdzie mieszkali wszyscy wizjonerzy. I 3/4 wioski leżało w wysokiej gorączce, nie mogąc nawet zleźć z łóżka. A Matka Łucji, naprawdę święta kobieta, chodziła po tych chorych, pomagała, zajmowała się dziećmi. Jej najstarszy syn doił krowy, przepraszam, tam nie było krów, doił owce, które ryczały. Jakkolwiek ktoś się tym miał zająć i ona to robiła.
Natomiast namówili ojca Hiacynta i Franciszka ludzie, mówię, zobacz, powiedz ojcu Łucji, że to jest niebezpieczne. Przecież ona się zarazi i zarazi swoje dzieci i wszyscy pomrzecie. I Marto przyszedł do ojca Łucji i mówi, basta, tak nie można robić. Przecież mamy kochać i dbać o swoich najbliższych. Nie wolno ryzykować. I ojciec poszedł i powiedział, autorytetem męża zabraniam ci chodzić. A matka Łucji mówi tak, skoro każesz, nie będę chodziła. Ale zobacz, przecież się nie zmarnuje. W kotle nad ogniskiem w kuchni wisi, w kotle gotuje się kilka kurczaków. Niektóre wzięłam od tych, do których pójdę. Przepraszam, ale kilka jest naszych. I jutro rano biorę garnki, które zabrałam z tamtych domów i idę zanieść im jedzenie. Mam taki pomysł. Mądra kobieta, pomożesz mi i sam zobaczysz, jak to wygląda. I wtedy zdecydujesz. Nazajutrz rano matka Hiacynty razem z jej tatą idą na wieś pomagać tym cierpiącym. Łucja wspomina, nie minęło 5 minut, kiedy tata wraca do domu. Pod pachą z obu stron trzymam drące się maluchy, niemowlęta. Rzuca te dzieci najstarszej swojej siostrze, mówi, zajmij się, opiekuj, bo ich rodzice leżą z taką gorączką, że nawet nie mogą się nimi zająć i one płaczą i zaraz przyniosę następne. I za kolejne 5 minut przyniósł kolejne. I tak zajmowali się wszyscy, cała rodzina, tymi potrzebującymi ich miłości, ich opieki do końca Hiszpanki. Wyobraźcie sobie, wspomina siostra Łucja, następnego dnia po tej awanturze, którą zrobił pan Marto panu dos Santos, cała rodzina Franciszka i Hiacynty zachorowała na Hiszpankę. Cała. A tak się pilnowali, prawda? W ciągu 4 lat następnych czwórka dzieci, tam była chyba 7 czy 8, czwórka dzieci umarło na powikłania po grypie. Wśród nich Hiacynta i Franciszek, którzy mieli nauczyć się czytać i dalej być obecnymi wśród nas jako wizjonerzy. W jednym z listów do swojej mamy siostra Łucja potem pisała, nie sprzeciwiaj się Panu Bogu i Jego woli, tak jak to zrobił mój wuj Marto. Bo Ty chcesz mnie zachować, żebym żyła, a jak będziesz tak bardzo się starała mnie zachować, to mnie stracisz. Tak jak tatuś Marto stracił swoje ukochane dzieci. Coś w tym jest. 7 objawienie ma tylko już Łucja, bo tamci nie żyją. Biskup kazał siostrze Łucji, wtedy jeszcze Łucji, wyjechać z Fatimy na koniec Portugalii do Porto, żeby tłumy ciekawskich przychodzili nawet w nocy, waląc w drzwi i okna, że chcą rozmawiać z wizjonerką. Trzeba było ją wywieźć z Fatimy. Ona nie chciała. Tym bardziej, że biskup powiedział, znikniesz. I to dosłownie. Będziesz się nazywała Maria das Dores. Nie, Łucja dos Santos. Nikt nie będzie wiedział, kim jesteś. Bez prawa korespondencji z rodzicami. Rodzice nie będą mogli cię odwiedzać. Nie ma cię. Dla niej to było strasznie trudne, ale się zgodziła. I wieczór, późny wieczór przed wyjazdem, po raz pierwszy miała w ogóle opuścić wioskę. Ma 12 lat. Poszła pożegnać się ze wszystkimi miejscami objawień. I kiedy klęczy przy tym głównym miejscu w Covada Iria i modli się tak, jak nauczył ją anioł, sama pisze w swoim dzienniczku, nagle poczułam, że czyjaś ciepła, nie, od razu, twoja ciepła, macierzyńska dłoń dotknęła mego ramienia.
nie widzę Matki Bożej, ona jest za mną, z tyłu, prawda? Podniosłam głowę i zobaczyłam, że to jesteś Ty, moja ukochana Matka, a Twój ciepły, słodki głos powiedział. Masz słuchać biskupa. Taka jest wola Boża. Zaproszenie do posłuszeństwa Kościołowi. Dodam, że to objawienie poznało dopiero nasze pokolenie, bo poznaliśmy je dopiero w roku 2007. To oznacza, że od 17 roku do 2007 nikt nie znał całości przekazu z Fatimy. Jakby Pan Bóg chciał, żeby to ostatnie przesłanie było dopiero dla nas, bo dopiero dla nas jest ważne. Bo dopiero dzisiaj wchodzimy w tak straszliwy kryzys Kościoła, że pierwszą naszą pokusą jest nie słuchać biskupa, nie słuchać papieża Franciszka. I siódme objawienie mówi, podoba Ci się to, czy nie, tak jak Łucji się nie podobało, taka jest wola Boża. Masz słuchać swojego Kościoła. Coś chyba w tym rzeczywiście jest. Tak jak coś jest w tym, to jest moje ostatnie zdanie, zakończenie. Jesteśmy znowu jedynym pierwszym pokoleniem, który zna treść tajemnicy fatimskiej. Papież ją ogłosił w roku 2000 i znowu tyle lat wcześniej nikt go nie znał, tego sekretu. Czy papież go ogłosił dlatego, że on dopiero dla nas jest ważny? Ta wizja, którą mamy w trzecim sekrecie, dotyczy dopiero naszych czasów? Wydaje mi się, że odpowiedź jest twierdząca. Tamtym ona nie była jeszcze potrzebna. Jak potrafiłem, tak próbowałem, coś wam powiedziałem. Mam taką dla was prośbę, do was prośbę. Każdy jest inny, każdy ma inne życie, każdy też przed Panem Bogiem inaczej wygląda. Przeszperaj sobie, bracie, siostro, te fatimskie objawienia i sprawdź, czy któryś z tych detali, o których dzisiaj rozmawiamy, dla ciebie nie jest ważny. Jeden. Tylko jeden. Bóg zapłać. Bóg zapłać za te słowa. Teraz byśmy przeszli do pytań, ale żeby tutaj pana profesora nie zamęczyć, to umówmy się, że oprócz mojego pytania to będą tylko cztery pytania, a reszta będzie posłuszeństwo Kościołowi, tak? Także będzie jeszcze jutro spotkanie i w niedzielę, na które już was bardzo serdecznie zapraszam. Panie profesorze, wiele razy gdzieś tam w tych objawieniach przejawia się modlitwa za Rosję. Moje pytanie brzmi, dlaczego akurat Rosja? I czy te dzisiejsze wydarzenia, które się dokonują na naszych oczach, możemy powiązać właśnie z tym, o czym Matka Boża nam mówiła? Bardzo dobre pytanie i wcale odpowiedź nie jest taka... Tak. Jasne. Pytanie jest bardzo dobre, bo dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy słowo Rosja nie schodzi nam z ust, prawda? Po pierwsze, księże proboszczu i wszyscy, których odpowiedź interesuje. Orędzie fatimskie miało okazać się skuteczne najpóźniej na początku lat 20. I to wszystko, o czym była mowa w Fatimie, już wtedy miało się spełnić. Czyli Rosja, która za chwilę stawała się państwem komunistycznym, tak jak w roku 20 myśmy pokonali tą nawałę bolszewicką, to oznacza, że była taka możliwość, że Rosja mogła przestać być krajem komunistycznym i się nawrócić. Już wtedy. Ale się nie nawróciła. Słowo Rosja, Matka Boża Łucja to powiedziała do biskupa Chmielnicy kiedyś. Matka Boża użyła słowa Rosja w swoich objawieniach, rozumiem nie tylko tych z samej Fatimy, cztery razy. O żadnym kraju, poza Portugalią, zapewniając, że tam będzie zawsze zachowana wiara, nie powiedziała ani słowa.
Nie powiedziała, że Anglia się nawróci, nie powiedziała, że Polska się nawróci, a potrzebuje nawrócenia, tylko że Rosja szczęśliwa się nawróci, która w historii, tak jak Anglia była wianem Maryi, miała taki tytuł zaszczytny, tak jeszcze piękniej Rosja była domem Maryi, z którego została wypędzona. Jest to dowód na to, że objawienia są poniekąd prawdziwe, jeden z dowodów, ponieważ dzieci, które były niepiśmienne i nie chodziły do szkoły i nie znały geografii, nie miały pojęcia, co znaczy to słowo Rosja, o której mówiła Maryja. I dzieci, dziewczynki, myślały, że to jest jakaś bardzo zła kobieta i Matka Boża prosi, żeby o tą jedną wstrętną kobietę się modlić. A bardziej myślący po ziemsku Franciszek był pewien, że to jest osioł sąsiada, który nazywał się Rosja, brzmiał podobnie, a był strasznie uparty, krnąbrny i mieli z nim same problemy. Ale Matka Boża myślała o Rosji, tej Rosji. Jest obietnica, Rosja się nawróci. Jedyna, księże kochany, obietnica z Fatimy i chyba nie tylko z Fatimy, która jest bezwarunkowa. Bo wszystkie objawienia mają, co Łucja podkreśla, warunkowość. Jeśli to zrobicie, to Bóg wam to da. W tym momencie jest Rosja się nawróci, tylko że nie wiemy kiedy. Mogłaby się nawrócić wcześniej albo później. Niektórzy mówią, że powinna się nawrócić szybko po roku 1984, bo tym niby warunkiem jej nawrócenia było jej poświęcenie przez Kościół, kolegialnie, czyli nie sam papież, ale w jedności ze wszystkimi biskupami świata. Wtedy jest moc poświęcenia. Jednym z pytań, które rozlega się zwykle, kiedy spotykamy się w Fatimie, w tym międzynarodowym gronie najmądrzejszych na świecie z Fatimy, jest zawsze, jak mamy odpowiedzieć ludziom, którzy mówią, że objawienie w 1984 roku było nieważne. I argument, który usłyszałem wtedy od naszego tego profesora, że jak to, powiedzcie, że siostra Łucja ogłosiła, że było ważne, są na to dokumenty, mogę wam skserować, pokażecie. Wtedy ja wstałem i powiedziałem, że to nie tak. Bo ludzie, którzy pytają, mówią, że poświęcenie Rosji w 1984 roku przez naszego papieża było nieważne, według mnie mówią tak dlatego, i tak tłumaczę, ponieważ nie widzą owoców tego poświęcenia. Rosja wcale się nie nawróciła. Jeśli nie ma owoców, nie ma nawrócenia, to chyba to poświęcenie było nieważne. To jest logika. I tą logikę teraz musimy złamać. I mówię, z tego, co pamiętam, w homilii Jana Pawła II, 12 maja 82 roku, w dzień przed poświęceniem pierwszym, niekompletnym zresztą, papież w homilii wołał. Poświęcenie Niepokalanemu Sercu nie jest jednorazowe. Kościół musi je powtarzać i żyć każdego dnia. Mówię to do profesora López Ortiz, a on mówi, Wincenty, przypomniałeś mi. W 97 roku byłem u siostry Łucji, wymienia czterech jeszcze kapłanów z Fatimy ze spowiednikiem włącznie i był wątek nawrócenia Rosji już wtedy. I siostra Łucja mówiła, jak to poświęcenie jest ważne, ale nieskuteczne. Jak to? Ponieważ Kościół nie żyje tym poświęceniem każdego dnia. A ludziom się wydaje, mówi siostra Łucja, że tego obrazka nie proponowała, ale my współcześnie możemy sobie tak powiedzieć, ludziom się tak wydaje. Pan Bóg postawił taką wielką maszynę, jak te do Coca-Coli i Fanty, tak? Mam różaniec, to jak pół funta,
jeden paciorek wrzucam, wybieram sobie, którą łaskę to otrzymam, naciskam guzik, pyk, spada mi puszka, która mi potrzebna. A ja tutaj naciskam i nic. Prawda? Bo Łucja mówi, żeby niebo odpowiedziało, to nie jest czary mary, to nie jest magia. Powiedziałem formułę i Pan Bóg da. Nie, powiedziałeś formułę, mówiąc, poświęcamy się za Rosję. Dopóki tego nie zrobimy, Rosja się nie nawróci. I tyle. Chyba wystarczy, prawda? Bo ja jestem cwaniak, skoro ma być tylko jedna plus cztery odpowiedzi, na każdą będę odpowiadał pół godziny. Mamy na to czas. Pytanie dotyczy... Pytanie dotyczy tego, że powiedział Pan, że mamy się modlić za ludzi potępionych w piekle. Jak mamy to rozumieć? To jest nasza tragedia, że my nie możemy się modlić za ludzi potępionych, bo oni już nie mają żadnego ratunku, prawda? Ale Matka Boża, pokazując wizję piekła, pokazuje dusze spadające do piekła, które można w ostatniej chwili, nawet w godzinie śmierci, zatrzymać. Jest taka wizjonerka, nazywała się Maria Teresa Carloni, o tyle dla nas jest ważna, że była bardzo bliską przyjaciółką Wyszyńskiego, błogosławionego prymasa tysiąclecia, Włoszka. Wszystkie jej pamiątki po jej życiu, wszystkie jej notatki są na Jasnej Górze. To takie ciekawe, czyli jakby duchowo jest jedną z nas. I ona pewnego dnia została poproszona przez Pana Jezusa, zapytana, czy jest gotowa cierpieć, strasznie cierpieć, żeby uratować duszę konającego Stalina. Nawet Stalina. I ona powiedziała tak. I spowiednik, który był świadkiem tych trzech godzin, mówi, że aż krzyczał, że już dość. Tak ta kobieta cierpiała. Bóg chciał nawet Stalinowi, któremu się należało piekło w każdym znaczeniu, chciał nawet jemu dać szansę. Według świadków śmierci Stalina, czyli jego córki, on tej szansy nie wykorzystał. Bo kiedy tuż przed momentem śmierci otworzył oczy, to w tych oczach było widać nieskończone przerażenie i strach. Ale naszą rolą, tak jak tej Marii Teresy Carloni, jest, bo to jest prośba Matki Bożej, żebyśmy uczynili wszystko, żeby ludzie, którzy nawet o teraz, właśnie za chwilę spadną do piekła, dzięki naszej modlitwie, pokucie, cierpieniu, zostali cofnięci. Powiedzieli, ja nie chcę, ja żałuję, ja wyznaję swoje grzechy, ja chcę do nieba. Może będzie w czyśćcu do końca świata, ale uratował Pan jego duszę. Tak? Matka Boża w lipcu jakby stanęła przed bramą piekła i mówi, stańcie razem ze mną, nie pozwólmy, żeby Boże dzieci, których Bóg stworzył po to, by były z Nim na wieki z Nim nie były. Pan Bóg przez to, Matka Boża pokazuje, to jest jedyne miejsce, kiedy ona płacze. Moje ukochane dzieci, a człowiek kocha najbardziej, matka kocha najbardziej tych najtrudniejszych, moje ukochane dzieci jednak nie pójdą do nieba. Pomóżcie, żeby poszły. Dobrze? Poproszę o kolejne pytanie. Nawet nie będzie czterech. Widzi ksiądz, jak słuchają? Tak bardzo dokładnie pan profesor opowiedział, że nie ma żadnych pytań. Myślę, że pytania zrodzą się z czasem. Będzie jeszcze okazja na to, żeby się spotkać jutro i pojutrze.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Wielkie brawa. Moi drodzy, przewyślu z kościoła. Gdyby nie kazał, to byście nie klaskali. To jest właśnie posłuszeństwo. Dziękuję wam bardzo.